tyle nastała cisza. Powiem wam, że to były 2,5 godziny po prostu krzyku. Także pojedziemy do domu, trochę się odbodźcować, ale no super. Wszyscy przyszli, każdy się dobrze bawił. Wszyscy byli pod wrażeniem, że zrobiłam cupcake'i. Jak ci się podobała impreza? No to bardzo się cieszę. Trochę chłodno nam się zrobiło w mieszkaniu. Stąd też bluza, chociaż na zewnątrz, ile mamy teraz, zaraz wam powiem, 23 stopnie i ogólnie żadnej chmury, więc jest jeszcze cieplej. Tak więc tak stwierdziłam, że usiądę sobie i na spokojnie, bo dzisiaj mam dosyć dużo rzeczy do zrobienia i nie będę w stanie gdzieś wyjść na dłużej, żeby ponagrywać. Więc poczytam i poodpowiadam trochę na wasze komentarze spod poprzedniego filmu. Przede wszystkim to bardzo dziękuję w imieniu córki za tyle życzeń, bo jest tam ich naprawdę dużo, tak więc bardzo dziękuję. Trochę będę zerkała tutaj na dół, bo sobie zrobiłam screeny. Mam ich 5, więc sobie tak porozmawiamy, można powiedzieć. Kiedyś zapowiadałam, że częściej będę robiła takie odcinki, gdzie po prostu odpowiadam szerzej na różne komentarze, na jakieś konkretne pytania i tak dalej. No, wychodzi różnie, no ale dobra. W ogóle też coraz częściej już was poznaję po waszym niku albo po zdjęciu, które macie, więc to też jest całkiem ciekawe. No dobra. Agnieszka, hej, hej, a mam pytanie, bo chyba o tym nie wspominałaś. Gdzie zapraszacie te 17 dzieci? 17? Bo chyba nie do domu. Nie, nie do domu. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jakby to było tutaj, w sensie, bo my mieszkamy w mieszkaniu i ono jest dosyć duże, ale nadal. Co byśmy mieli tutaj robić? Więc nie, zdecydowanie nie. Była to sala zabaw. Ja też tutaj na przebitkach, w trakcie jak mówię, albo po prostu po moich wypowiedziach wstawię wam, bo tam nagrałam z tej sali kilka ujęć, już jak dzieci rozeszły się do domu, więc to była taka sala zabaw, gdzie dzieci mogły odgrywać różne role. Tam były takie boksy i można było na przykład pracować na budowie albo być lekarzem. Zobaczcie, tutaj taka bardziej budowa. Tutaj można w lekarza się pobawić, można pojeździć koparką. No ogólnie mega ciekawe. Tutaj weterynarz, tam nawet więzienie. To akurat się dzieciom podobało. Rodzice mogli sobie siedzieć tutaj, wiecie, tak zrobione. No fajnie, nie? Fajne miejsce. Ogólnie jeżeli ktoś jest z Malty i też ma taką 3, 4, 5-latkę albo latka, bo my poznaliśmy to miejsce, bo byliśmy tutaj na urodzinach właśnie kolegi z przedszkola. O, tu można się poprzebierać, to polecam. Była też strefa piknikowa i tam po prostu każde dziecko dostało przekąski. Nie były to zdrowe przekąski, to już było tak jakby z góry narzucone. Nie było też żadnego wyboru menu, tylko po prostu oni tam tak organizują za każdym razem. No i my oczywiście pierwszy raz coś takiego organizowaliśmy, więc robiłam taki research różnych tego typu sal na Malcie. Nie powiem, żeby to był jakiś ogromny wybór. I po prostu ta najbardziej mi podpasowała tak z opisu. Potem się okazało, że jeszcze kolega z jej przedszkola miał tam urodziny, kiedy to było, jakoś we wrześniu, więc my już mieliśmy zarezerwowany termin, ale poszliśmy zobaczyć co i jak, bo tam było dużo tak jakby takich dodatkowych atrakcji do wyboru, no i chcieliśmy zobaczyć, czy to się opłaca, czy nie, jak to w ogóle wygląda tak na żywo. I no, tak średnio raczej, nie, więc postawiliśmy po prostu na to, co jest, bo sama ta sala była dla dzieci po prostu ciekawa. Monika pisze, ja kiedyś zaprosiłam 30, tak? To się tak mówi, możecie mi napisać 30 dzieciaków i założyłam, że połowa na bank nie przyjdzie. Styczeń, choroby i tym podobne, a przyszli wszyscy. Panie animatorki mało zabału nie dostały. No, to też bym się zdziwiła. My zaprosiliśmy 20 chyba. I 3 osoby od razu napisały, że one już wiedzą, nawet na te chyba 2 miesiące wcześniej, no coś takiego, że już po prostu nie mogą, bo wtedy mają jakieś inne zobowiązania.
Tylko, że ja myślałam, że, no, w sensie nie wychodziłam z założenia, że aż wszyscy pozostali, wszyscy, 100%, powiedzą mi, że, no tak, jasne. I nawet jak już pisali mi, że tak, tak będziemy, to zawsze miałam w głowie, że no, to i tak pewnie nie przyjdą wszyscy. Trzy mamy też się mnie spytały, czy mogą wziąć rodzeństwo tych dzieci, bo nie mają z kim ich zostawić, więc jeszcze były dodatkowo trzy osoby, więc w sumie 20 dzieci. No i uważam, że to było naprawdę bardzo dużo, ale u niej w grupie przedszkolnej jest ona plus 14 dzieci, więc ja bym nawet nie wiem, skąd miała wziąć taką 30. Dobra, jestem zdziwiona, pisze Dorota, jestem zdziwiona, że rodzicom też herbatkę lub kawkę w Polsce rodzice dzieci przywożą na imprezkę i potem o ustalonej godzinie je odbierają. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanej zabawy. Była udana, dziękuję i również pozdrawiam. I powiem Wam, że no, ja nie mam porównania do polskich imprez. Ja nie byłam na żadnych urodzinach dziecięcych takich, więc nie mam pojęcia. Mogę Wam tylko powiedzieć, jak to jest na Malcie. Tutaj w 100% imprez, na których byliśmy, no naprawdę, taki zrobiłam przegląd, jak przeczytałam ten komentarz, przegląd w głowie, w sensie, czy byliśmy kiedyś na jakiejś takiej imprezie urodzinowej, gdzie nie było nic dla rodziców? No i nie. Zawsze jest właśnie kawa, herbata, jakieś tam napoje, przekąski. Są takie sale zabaw połączone z restauracjami, gdzie wtedy na przykład dają, nie wiem, pizzę, muffiny, cupcake'i dla rodziców albo no, tort. Zawsze coś tam jest. Kiedyś kojarzę, że były takie pastizzi typowo maltańskie albo takie małe pizzerinki. Nie no, zawsze. Zawsze coś jest i też zawsze przychodzi się z rodzicami, że dzieci się tam bawią w jednej części, a rodzice w drugiej. Byliśmy kiedyś na takim jakby wesołym miasteczku, ale takim mniejszym. I to były nasze pierwsze urodziny właśnie tutaj chłopca na Malcie, więc tam tak jakby no, rodzice wszędzie podążali z tym dzieckiem i dopiero kiedy był taki czas, że siadamy i jemy, no to tam dzieci miały pełno tego jedzenia, ale dla rodziców też tam coś małego było, więc naprawdę, jak tak teraz myślę, w 100% i jeszcze nie spotkałam się tutaj z czymś takim, żeby przywieźć dziecko na imprezę i potem o jakiejś godzinie je po prostu odebrać. No nie wiem, ale też z drugiej strony byłam tylko na urodzinach dzieci 2, 3 i 4-letnich, więc tam może u tych starszych tak jest, no ciężko mi powiedzieć. I Asia na ten komentarz odpowiedziała, chyba zależy gdzie. U mnie w mieście zaprasza się również rodziców i wykupuje im poczęstunek. A Beata napisała, że w UK też tylko dzieci mają imprezkę. No, my wykupowaliśmy tutaj poczęstunek. To był taki czas właśnie takiego drugiego śniadania, wiecie, tam kawka, herbatka. I ja, tak jak Wam pokazywałam, albo nie pokazywałam jeszcze, te muffiny upiekłam, zrobiłam, potem jeszcze ten krem zaryzykowałam i go tam jednak zrobiłam, bo się wahałam. Bałam się, że popsuję po prostu to, ale wyszło ok. I tam już na miejscu, właśnie ta sala zabaw jest połączona z... ja nie wiem, ta restauracja chyba nie działa tak normalnie bez sali zabaw, bo tam jest tylko kilka stolików. To jest takie coś małego właśnie, żeby sobie zjeść jakieś takie małe kanapeczki, tutaj jakaś tam herbatka, takie o. I wzięliśmy po prostu pakiet przekąsek konkretnie już dla rodziców i tam były ze słodkich rzeczy były pączki, takie maluteńkie, z takim jakby budyniem. Były kanapki, były takie kiełbaski w cieście francuskim, takie owinięte. A może to nie było ciasto francuskie, nie próbowałam tego. Na szczęście wszystko tam zjedli, więc dużo też nie zabieraliśmy. No i tego typu, nie? Przekąski, do tego kawa, herbata, no woda, jakiś tam napój też był. Więc wykupiliśmy to dla... 20, wzięliśmy pakiet chyba, nie pamiętam, albo dla 20, albo dla 24 dorosłych. I już tak całość, ci wszyscy dorośli, plus te dzieci, plus te przekąski dla dzieci i tam w ogóle wszystko, wszystko, to wyszło około 600 euro.
Możecie dać znać, jeżeli macie jakieś doświadczenie w organizowaniu takich rzeczy w Polsce, bo w sumie jestem ciekawa, no bo w przyszłości będziemy to robić. Czy właśnie rodzice zostają na tych urodzinach, czy potem przyjeżdżają po dzieci? Moje pierwsze pytanie. Po drugie, czy to są podobne kwoty, czy w Polsce jest taniej, drożej? I czy właśnie tam też jest jakiś poczęstunek, czy raczej nie? Marian pisze. Podawaj dziecku dużo słodyczy, to będzie zdrowe, spacja, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, kropka. Mój wnusiu 4-latka pije wodę z małych butelek. To jest ogólnie ciekawe i ja zrobiłam sobie screen na tego komentarza, bo z miesiąc temu dostałam komentarz przeciwny, że chyba jeszcze trochę cukru dziecku nie zaszkodziło, jakoś my żyjemy dalej, a w latach 90. jedliśmy ten cukier i że ja tam zabieram dziecku młodość, coś tam, coś tam, coś tam, bo nie daję tego cukru, tylko ja na przykład jak robię muffiny, to ja robię bananowe, że w ogóle nie używamy cukru, okej, tutaj taka gwiazdka. Ja mam w domu cukier po to, że czasami jak drożdże muszą pracować na czymś, to wtedy dorzucam łyżeczkę, albo jeżeli ktoś przychodzi do nas na kawę, herbatę i słodzi, to wtedy też, ale ja nie używam cukru w kuchni, więc to jest ciekawe, że mamy takie dwie skrajne wizje tego, jak karmię dziecko, nie? A zobaczcie, że też nie za bardzo pokazuję Wam tutaj. Nie robię filmów, co je moje dziecko, ale już na podstawie tego, że raz na kilka miesięcy wrzucę cokolwiek, co jest jedzone, no to już jakieś wnioski są wyciągane. Więc tak jak mówię, u nas w domu nie używa się cukru, też mój mąż praktycznie w ogóle nie je słodyczy, nie je niczego, co ma dodatek cukru. On sobie robi taki dzień ze słodyczami na przykład dwa razy w roku. I u niego dzień ze słodyczami to na przykład, że zje, nie wiem, pół czekolady. Nie? On po prostu zupełnie nie, więc on nie potrzebuje. No i moja córka przez większość życia w ogóle nic nie jadła. Zaczęła, bo poszła do przedszkola i tam jak ktoś ma urodziny, to przyniesie coś z cukrem i rozdaje wszystkim dzieciom. Albo jak mają jakąś tam imprezkę w przedszkolu, to też rzeczy, które są przynoszone, to jest cukier. Tak więc od czasu do czasu tak. Natomiast zdecydowanie to nie jest tak, że codziennie albo kilka razy w tygodniu, albo nawet raz w tygodniu to też nie jest. I tutaj to było nawiązanie do tego, tak myślę, że pokazałam, że daję dzieciom do tych torebek prezentowych pins polo, Grześka i żelki. I powiem Wam, że, znaczy jeszcze poza tym tam te balony i tak dalej, ale powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę, w ogóle rodzice powiedzieli, że to mega pomysłowe, że wszyscy dają jakieś tam losowe słodycze po prostu z, wiecie, z marketu, a my przywieźliśmy z Polski, no i większość tych ludzi nigdy nie jadła naszych wafelków, więc bardzo im się to podobało i te dzieci wiadomo, że też i zdaję sobie sprawę, że tam jest cukier, ale po prostu tak czy siak byśmy włożyli tam jakieś słodycze. I tak jak na przykład mówię mojej mamie, żeby, nie wiem, kupuję lizaki jej, to żeby wzięła te z ksylitolem zamiast cukru, takie macie w Rossmanie, zazdroszczę, tutaj takich nie ma, to ja nie chcę dawać różnych takich innych, nieznanych dla nich substancji słodzących, bo nie wiem, jak ich żołądki zareagują. Nie wiem, czy oni jedzą na przykład erytrytol albo ksylitol, który właśnie może przeczyszczać. No nie? Moim zdaniem nie ma co popadać w skrajności. Tutaj też powiem Wam, że no, odżywianie na Malcie moim zdaniem tak nie bardzo. Naprawdę wszystkie imprezy. Tam mamy do wyboru coś w stylu pizza, nuggetsy, jakiś hamburger, może hot doga. Nie? To są takie klimaty. Moja córka ostatnio pierwszy raz zjadła nuggetsa w życiu, gdzie ludzie tam się kłócili, że czy można nuggetsy do szkoły przynosić, do lunchboxa, bo ich dziecko na przykład nie chce jeść niczego innego. A wodę też pije. I z małych butelek, i z dużych, i z bidonu, i nawet ze szklanki. Natomiast Ewa pisze, nasz 4-latek, mający króciutkie włosy, obciął sobie włoski nad czołem, bo wpadały mu do oczu. Każdy kiedyś musi spróbować coś obciąć, podciąć, wyciąć. No, powiem Wam, że to jest w ogóle ciekawe, bo ona teraz ma
po prostu taką grzywkę. Miała włosy takie, no, dłuższe i po prostu tak sobie tu ciachnęła. I ma taką grzywkę na bok. Ale to ciekawe, jeżeli chłopiec ma już krótkie włosy i sobie je jeszcze dotnie, może wyjść interesująco. I powiem Wam, że jak ja byłam młodsza, ale nie taka bardzo, bardzo młodsza. Nie mogę zrzucić na jakiś swój wiek właśnie, że miałam tam 4 czy 5 lat. No bo bardziej miałam z 10, 12, no to też sobie tutaj jakoś obcięłam, słuchajcie, grzywkę, ale tak dotąd. No i to już zaciekawie nie wyglądało, ale no trzeba było jakoś z tym żyć. Pamiętam, że mama mnie wtedy zaprowadziła do pani fryzjerki. No i mi tak strasznie było głupio i w ogóle nie chciałam odpowiadać na pytania, nie? Typu, sama to obcięłaś, a ja... nie! Dobra. Myślę, że te komentarze na razie wystarczą, bo jak zawsze widzę tutaj licznik, że się rozgadałam. No, tak wygląda życie. Wracam teraz do komputera. Więc ja tak sobie sprzed telefonu tutaj, którym aktualnie nagrywam, tablet, komputer... No, tak trochę niezdrowo dla oczu, nie? Ale dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa!